25 lipca wspominamy świętą Olimpię. Olimpia urodziła się w 361 lub 368 roku w znakomitej rodzinie cesarskich dostojników Konstantynopola. W 386 roku poślubiła byłego prefekta miasta Nebrydiusza. Jej ślub uczcił specjalnym utworem święty Grzegorz z Nazianzu. Małżeństwo to jednak nie było szczęśliwe. Nebrydiusz zmarł po 20 miesiącach. Cesarz Teodozjusz Wielki postanowił wówczas wydać młodą wdowę za jednego ze swoich krewnych. Olimpia mimo wielokrotnego nacisku odmówiła. Zwróciła się całkowicie ku życiu ascetycznemu i pobożności. Ze swych bogatych zasobów hojnie rozdzielała jałmużny i łożyła na potrzeby kościołów. Patriarcha Nektariusz w uznaniu tych zasług mianował ją diakonisą, co wobec jej młodego wieku było wówczas czymś wyjątkowym. Oddając się sprawom chrześcijańskiej dobroczynności, nie stroniła od zainteresowań intelektualnych. Rozczytana w Piśmie Świętym, orientowała się w wielu zagadnieniach teologicznych. Jej to Grzegorz z Nysy dedykował swój komentarz biblijny. Potem znalazła się w bliskim otoczeniu świętego Jana Chryzostoma, którego przyjaźń szczególnie sobie ceniła. Do końca próbowała ratować go przed wygnaniem, gdy zaś ono nastąpiło, starała się za wszelką cenę łagodzić jego uciążliwość. Święty Jan skierował do niej 17 listów, które szczęśliwie się zachowały. Ta wierność okupiona została niejedną przykrością, którą wycierpieć musiała ze strony panujących, którzy ostatecznie zmusili ją do opuszczenia stolicy. Przeniosła się wtedy do Cyzyku, a potem do Nikomedii. Tam zmarła 25 lipca 408 roku. Grecy wspominali ją 24, 25 lub 26 lipca, a Martyrologium Rzymskie 17 grudnia. W nowym Martyrologium przywrócono termin właściwy, czyli 25 lipca. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Olimpię Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.